Od wielu lat miasto i powiat Legionowo jest przykładem wzorcowej współpracy. Wyremontowaliśmy wszystkie drogi powiatowe i myślę, że teraz czas jest na inwestycje w infrastrukturę sportową na terenie szkół powiatowych, które są na terenie miasta. Kilka miesięcy temu oddawaliśmy też wspólnie realizowaną, rozbudowany zespół szkół specjalnych. Dzisiaj w centrum miasta obiekt ogólnodostępny wokół liceum mieszka kilka tysięcy mieszkańców. Myślę, że obiekt będzie pracował kilkanaście godzin dziennie i będzie dobrze służył mieszkańcom. A czy to jest powiatowe, czy to jest miejskie, to nie ma żadnego znaczenia. Łatwiej jest po połowie złożyć pieniądze, żeby coś dobrego mieszkańcom Legionowa i uczniom, którzy tutaj wchodzą, przygotować i oddać do użytku. Kilkadziesiąt lat szkoła czekała na boisko z prawdziwego zdarzenia, także to jest dla nas wyjątkowa okazja do radości. Tym bardziej, że to jest teren sportowy otwarty dla wszystkich mieszkańców Legionowa. To jest dla nas bardzo ważna inwestycja, też z tego powodu, że była współfinansowana przez powiat legionowski oraz gminę Legionowo. Pan prezydent się przyjaźnie odniósł, zresztą jak do każdej potrzeby, którą kiedyś we wcześniejszych latach również zgłaszała szkoła. Także bardzo się cieszę, że wreszcie została dopełniona ta placówka obiektem sportowym wielofunkcyjnym, który będzie służył uczniom nie tylko do rekreacji między przerwami, między lekcjami, ale również podczas zajęć sportowych.